galaktyka. Zimna, majestatyczna, niedostępna, niegościnna, tajemnicza. Jednocześnie przyciągająca, dająca nadzieję na wzbogacenie się. Pytasz z Masali, Eryk Rudy, Willem Barents. Każdy z nich poszerzał wiedzę na temat tego, co leży za północnym horyzontem. Inaczej było z Brytyjczykami, głodnymi nowych odkryć. Epoka oświecenia, wiek rozumu, okres niesamowitego rozwoju i odkryć to czas Towarzystwa Królewskiego, czy raczej The Royal Society of London for Improving Natural Knowledge, czyli Królewskie Towarzystwo w Londynie dla rozszerzenia wiedzy o przyrodzie. To jego członkowie wychodzili ze śmiałymi projektami badawczymi, jak chociażby wyprawa Jamesa Cooka, czy też ekspedycja kapitana Phippsa w kierunku bieguna północnego w 1773 roku, o której dziś porozmawiamy. A wszystko zaczęło się dość nietypowo, bo w 1765 roku od książki opublikowanej przez Szwajcara Samuela Engela pod tytułem Mémoire et observation géographique et critique sur la situation des pays septentrionaux de l'Asie et de l'Amérique, czyli mniej więcej wspomnienia i obserwacje geograficzne i krytyczne dotyczące sytuacji północnych krajów Azji i Ameryki. Autor niniejszego dzieła wysunął teorię, jakoby biegun północny oblewały otwarte wody Oceanu Arktycznego, a spotykany powszechnie lód w rzeczywistości miał pochodzić z licznych rzek i być obecnym wyłącznie w pobliżu lądu. Możliwość żeglowania na daleki wschód bez konieczności okrążania Afryki wydawała się na tyle atrakcyjna i mogąca przynieść olbrzymie zyski, że rozbudziła wyobraźnię członków Towarzystwa Królewskiego. Wiceprzewodniczący Dynes Barrington i sekretarz Matthew Mattie napisali list do pierwszego lorda admiralicji Johna Montague, lepiej znanego jako lorda Sandwicha, z sugestią zorganizowania wyprawy na biegun północny. Sandwich przedstawił propozycję królowi Jerzemu III, a jego królewska mość nakazała podjąć niezwłocznie odpowiednie starania. Na dowódcę wyprawy wyznaczono kapitana Konstantina Phippsa, doświadczonego oficera i członka parlamentu. Miał dowodzić dwoma okrętami badawczymi, HMS Racehorse i HMS Carcass. Ten drugi pod dowództwem kapitana Skeffingtona Ludwidża. Maszyna ruszyła. I tu na scenie pojawia się bohater naszej opowieści, midshipman Horatio Nelson. Po powrocie z Indii Zachodnich na pokładzie statku handlowego Mary Ann musiał na nowo wdrożyć się w życie na okręcie wojennym. Przez poprzedni rok zyskał nieco praktyki morskiej i sporą dozę pewności siebie. By chłopak mógł się dalej rozwijać, kapitan Maurice Suckling mianował go dowódcą jednej z łodzi na pokładzie Triumpha. Do obowiązków Horatia należało w owym czasie transportowanie meldunków między okrętem a brzegiem. Kluczył niewielką łodzią między słonymi mokradłami, łachami piachu i mieliznami. Od kanału Swin przez rzekę Medway, Chatham, aż po Deptford i Woolwich, jak sam później napisał. W ten sposób stopniowo stałem się dobrym pilotem jednostek tego typu, od Chatham po Tower of London, wzdłuż Swine i Northumberland i pewnym siebie wśród skał i piasków. Tak na marginesie, to owo oświadczenie i obycie miało zaplusować w przyszłości na płytkich wodach podczas bitwy na Nilu w 1798 czy 1801 pod Kopenhagą. Nelson nie bał się płycizn i wykorzystywał je jako swoją przewagę. Wróćmy jednak ad rem. To właśnie podczas owych rzecznych wypadów młody Horatio zauważył przygotowania do dalekiej arktycznej wyprawy okrętów bombowych Racehorse i Carcass. Oczywiście plotki i informacje na temat planowanej ekspedycji krążyły wśród marynarzy brytyjskiej floty i musiały oddziaływać na wyobraźnię młodzieńca. Tutaj w naszej historii pojawia się jednak pewna nieścisłość. Nie możemy dziś z całą pewnością stwierdzić, czy Nelson sam zgłosił się do kapitana Skeffingtona Ludwidża, dowodzącego HMS Carcass, z prośbą o dołączenie go do załogi okrętu badawczego, czy też jak twierdzi Tom Pocock, jeden z biografów Horatia, to Ludwidż wypaczył świetnie radzącego sobie z łodzią midshipmana i sam zaproponował mu zostanie sternikiem jego łodzi na czas wyprawy. Brak nam dziś dowodów na poparcie jednej czy drugiej tezy. Pewne jest natomiast, że kapitanowie Suckling i Ludwidż znali się. To tutaj dopatrywałbym się raczej udziału przyszłego zwycięzcy spod Trafalgaru
w pierwszej brytyjskiej wyprawie polarnej. W każdym razie w księdze zaciągowej HMS Carcass pod pozycją 39 wpisano Horatio Nelson Coxswain, czyli sternik, lat 16, choć w chwili dokonywania wpisu liczył sobie lat zaledwie 14 i 8 miesięcy. Może przyjrzyjmy się teraz nieco bliżej okrętom przydzielonym do tego śmiałego przedsięwzięcia. Jedynymi okrętami budowanymi w tym czasie typowo w celu radzenia sobie z napotkaniem paku lodowego były statki wielorybnicze. Holenderskie, duńskie, norweskie czy wreszcie rosyjskie były klasą samą w sobie. Angielskie jednostki odstawały od zagranicznych odpowiedników. Na dodatek były w prywatnych rękach i nie mogło być mowy o zakupie któregokolwiek z nich przez Royal Navy. Należało więc skorzystać z już posiadanych jednostek. Choć akurat w tym czasie Wielka Brytania nie znajdowała się w stanie wojny, to mniejsze okręty były wciąż aktywnie wykorzystywane w służbie konwojowej, zwalczaniu piractwa czy przemytu. Najodpowiedniejszymi okrętami do powierzenia im roli jednostek badawczych były bezużyteczne w czasie pokoju okręty bombowe. Jednostki o już wzmocnionej konstrukcji, przeznaczone do przenoszenia ciężkich moździerzy i wykorzystywane do ostrzeliwania twierdz, miast i instalacji przybrzeżnych. Admiralicja wyznaczyła do udziału w ekspedycji dwa takie okręty. Pierwszy, HMS Racehorse, został zbudowany w Nantes, na zachodzie Francji, jako 18-działowy statek kursarski Marquis de Vaudreuil. Zdobyty podczas wojny siedmioletniej w 1757 roku jako prys, został zakupiony przez Royal Navy 28 kwietnia, a już 5 maja tego samego roku na mocy rozkazów admiralicji zmieniono mu nazwę na Racehorse. Choć był trzymasztowcem, to ze względu na skromną liczbę dział został sklasyfikowany jako Sloop of War, czyli jednostka pod dowództwem oficera w stopniu Master and Commander, a nie pod pełnym kapitanem. Początkowo Racehorse służył na wodach okalających Wyspy Brytyjskie, by po roku zostać niemalże skazanym na spektakularną zagładę. Okręt miał zostać przebudowany na Brander, Fireship, okręt wypakowany materiałami łatwopalnymi, który po opuszczeniu przez załogę i podpaleniu puszczano z wiatrem czy prądem w stronę grup okrętów przeciwnika, aby wzniecić na nich pożar. Nim jednak zapadł wyrok, podjęto decyzję o dostosowaniu go do roli okrętu bombowego. Wkrótce wraz z flotą kontradmirała Charlesa Sandersa wyruszył do Ameryki, gdzie brał udział w oblężeniu Quebecu. Po powrocie do Anglii w osłonie konwoju i zakończeniu wojny znów został przekwalifikowany na sloop i brał udział w zwalczaniu przemytu i służbie patrolowej. Drugim z okrętów był HMS Carcass. W odróżnieniu od Racehorse'a od początku był zaprojektowany jako okręt bombowy. Jedna z 11 jednostek tej klasy zamówionych w czasie wojny siedmioletniej. Carcass został zaprojektowany przez Thomasa Slade'a, tego samego, który zaprojektował HMS Victory, późniejszy okręt flagowy Nelsona, oraz niemal 180 innych brytyjskich okrętów. Stępkę pod budowę Carcassa położono 28 września 1758 roku, dzień przed narodzinami bohatera naszej opowieści. Pochodzenie nazwy okrętu warte jest wyjaśnienia, ponieważ słowo carcass oznacza po angielsku padlinę, lecz w tym wypadku chodzi o coś zupełnie innego. Carcassem nazywano rodzaj pocisku moździerzowego, będącego formą żelaznej, cylindrycznej klatki wypełnionej pakułami, linami, płótnem, nasączonym w oleju lub dziegciu, który po wystrzeleniu błyskawicznie zapalał się i był niemal nie do ugaszenia. Nie potrzeba wiele wyobraźni, by zdać sobie sprawę, jak niszczycielski musiał być efekt takiego ostrzału. Musicie przyznać, że takie rozwinięcie nazwy okrętu ma stanowczo więcej sensu aniżeli padlina. Po zwodowaniu otaklowano go i wyposażono jako sloop, w związku z niedoborem okrętów przeznaczonych do zadań patrolowo-konwojowych. Służba taka nie trwała długo i okręt po jakimś czasie wyposażono w moździerze. Brał udział w blokadzie i wraz z 5 innymi okrętami bombowymi ostrzale portu w Hawrze. Szacuje się, że sam HMS Carcass wystrzelił w kierunku portu i miasta niemal 500 granatów i pocisków zapalających. Niedługo potem raz jeszcze przekonwertowano go na sloop. Służył na wodach okalających Wyspy Brytyjskie, zarówno na kanale, jak i Morzu Irlandzkim. W jego historii warto odnotować jedną akcję z 6 kwietnia 1760 roku. Patrolując wody pomiędzy Needles i Portland, zauważono żagiel i po krótkiej pogoni doścignięto, a następnie zaatakowano jednostkę pod francuską banderą. Po krótkiej walce zdobyto statek korsarski Mercure z La Rochelle.
Na przełomie marca i kwietnia 1773 roku dowódcy obydwu okrętów otrzymali rozkazy, by wyposażyć je do podróży w kierunku bieguna północnego. HMS Racehorse trafił do suchego doku w Deptford, a Carcass do Sheerness. Ich poszycie wzmocniono dodatkową warstwą planek, jako ochronę przed lodem. Przedłużono dziobówkę, usunięto pokład bombowy i konstrukcję wspierającą moździerz. Rozbudowano przestrzeń magazynową i położono nowy pokład, a na dziobie dodano dodatkowe usztywnienie kadłuba. Obydwa okręty wyposażono również w aparat do destylowania wody morskiej pomysłu Charlesa Irvinga, który jako lekarz również wziął udział w ekspedycji. 4 czerwca 1773 roku oba okręty podniosły kotwice i ruszyły z estuarium Tamizy w kierunku na Spitsbergen. Na pokładach obydwu jednostek znajdowało się 172 ludzi, 92 na Racehorse i 80 na Carcassie, w tym wielorybnicy mający robić za pilotów, wspomniany wcześniej Charles Irving, lekarz, i naukowiec, botanik, matematyk i astronom Israel Lyons. Pierwszy etap wyprawy prowadził na północ, wzdłuż angielskiego wybrzeża, w kierunku Shetlandów. Po drodze dokonywano pomiarów głębokości oraz pomiarów temperatury wody. 28 czerwca na horyzoncie dostrzeżono Spitsbergen. Dalej droga wiodła na północ ku nieznanym arktycznym wodom. Już wkrótce oba okręty napotkały pak lodowy i płynąc dalej próbowały się przez niego przebić. Pokrywa robiła się coraz gęstsza i okręty musiały być holowane przez mniejsze łodzie. Ekspedycja parła dalej na północ, ale już 10 lipca kapitan Phipps zanotował, że lód był jednym zwartym, nieprzeniknionym ciałem biegnącym ze wschodu na zachód. Ponieważ wody na północ od Spitsbergenu wydawały się w całości pokryte lodem, ekspedycja zwróciła się na wschód, by tam spróbować swoich sił. 27 lipca osiągnęli najdalej wysunięty na północ punkt wyprawy, docierając do 80 stopnia 48 minuty north szerokości geograficznej. 3 dni później, 30 lipca, na jednej z wysp kapitanowi Phipps i Ludwicz wspinają się na wzgórze, by ocenić swoje położenie. Na wschodzie rozpościera się wyłącznie lód. Panowie nie widzą dalszych nadziei dostaniu się dalej na północ czy wschód, postanawiają więc zawrócić. W drodze na zachód okręty zostają na kilka dni uwięzione w lodzie. Dowódca ekspedycji rozważa nawet ich porzucenie, ale 10 sierpnia lód ustępuje. Jeszcze przez tydzień próbowano odnaleźć przejście w kierunku północno-wschodnim, nim podjęto decyzję o powrocie do Anglii. Cofnijmy się jednak troszeczkę. Podczas jednej z nocy nasz bohater Horatio Nelson miał wraz z innymi midshipmenami spróbować zapolować na niedźwiedzia polarnego. Oczywiście bez wiedzy przełożonych. Podeszli niezwykle blisko zwierzęcia, niestety strzał z muszkietu chybił i Nelson, broniąc się karabinem jak maczugą, opędzał się od zwierzęcia. Z pokładu Carcassa wystrzelono z działa, by spłoszyć zwierzę. Przyszłego admirała ocaliła szybka reakcja oficerów, którzy dostrzegli midshipmenów w niebezpieczeństwie, duża doza szczęścia i szczelina w lodzie, która oddzieliła go od niedźwiedzia. Okręty wyruszyły w kierunku Anglii. Na wyspy pierwszy dotarł Carcass 18 września, a oba okręty połączyły się 26. Mimo fiaska, wyprawa okazała się sporym sukcesem propagandowym. To z niej przywieziono pierwsze naukowe opisy niedźwiedzia polarnego czy mewy modrodziobej. Niepowodzenie nie zraziło członków Towarzystwa Królewskiego do koncepcji skrócenia drogi na Daleki Wschód przez żeglowanie na północ. W przyszłości miano zrezygnować z próby odnalezienia przejścia północno-wschodniego i skupiono się na przejściu północno-zachodnim. Pierwszą próbę jego odnalezienia miała podjąć trzecia wyprawa Jamesa Cooka. Co zaś się tyczy midshipmana Horatio Nelsona, to jego osoba i jej udział w pierwszej brytyjskiej wyprawie polarnej zostały unieśmiertelnione w nazwie jednej z wysp archipelagu Svalbard, Nelson Oya, wyspie Nelsona. Na ten moment to wszystko. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten materiał. Zapraszam do subskrybowania kanału, zostawcie łapkę w górę, podzielcie się tą niesamowitą opowieścią ze znajomymi i do następnego razu. Stopy wody pod kilem. Cześć!